rozróżnić, bo już wszystkie słowa zostały od tradycji tego pięknego miejsca, które się zgromadziliśmy, zostały dzisiaj wypowiedziane. Powiem tylko, że koncepcja, jaką przyjmowałam, przedstawiając się z pewną analizę serdecznych najpiękniejszych ludzi związanych z tą ziemią, a z tą ziemią przede wszystkim związana jest historia, którą widzimy w ołtarzu głównym, w Krzeszynie przez biskupa świętego Stanisława ze Szczepana, Pana Krzeszynka, miał dla serca ogromne wpływ, że pomysł powstał w 1626 roku. Spowodowany właśnie tym wydarzeniem, sądem, który odbył się na Saleckiej Płonie. Pociągnęło to za sobą całą tej świątyni. To była suma ogromna. Co zresztą widzimy, że książę Krzysztof z Berastu, wielkim mecenasem, koleserem sztuki, sam ołtarz w Drobienicy Gdańskiej przypisywany mistrzom niderlandzkim, wskazuje na to, że pozycja fundatora była pozycją bardzo wpływową, osobą bardzo wpływową. I jest tu jeszcze jedna pamiątka po wielkim człowieku, po Ewodatu, umieszczona na tej ścianie. Jest to pamiątka, którą Tadeusz Matuszewicz, minister skarbu, twórca Konstytucji 3 maja, ufundował spoczywającej w tym kościele żonie Marianny. Ale najwspanialszymi postaciami naszymi w historii Solne są soleccy zakonnicy spoczywający pod tą kryptą. Ja zmieniając materiały osobom już od wielu, wielu lat, pracowałam w zbieraniu, poświęciłam pamięci mojemu taty, natomiast dzisiejszy spektakl jest ukłonem w stronę wszystkich wielkich, którzy budowali nie tylko wspaniałą historię Solca, ale budowali historię całego naszego kraju. Ja przepraszam za to, że Państwo macie tą niedogodność, że nie możecie stanąć tutaj na środku kościoła, ale czy wyobrażacie sobie, że miast króla Kazimierza Wielkiego albo księcia Krzysztofa Zbarackiego to mógłby się odbyć przez taki tłum, dlatego upraszam o zrobienie miejsca dla moich aktorów. Jeżeli będzie Orszak Królewski wkraczał, to proszę o ustąpienie, tak żeby mógł ten zespół przejść. Już oddaję. Dziękuję bardzo jeszcze raz za powierzenie mi tego zadania. Oddaję głos uczniom zespołu szkół samorządowych i zespołu szkół podgimnazjalnych, którzy ten program pod moim kierownictwem przygotowali. Dziękuję bardzo. Lecz i to powiedzieć wolno, że nie powinien był pomazany.
Towarzystwo Literatów, do którego należała w Solcu Kaplica Zwiastowania, gdzie co środę i sobotę msze święte odprawiane były. W 1609 roku król Zygmunt III Waza w dokumencie Porządek Miasta Solca zaleca, aby mieszkańcy na tych czy innej szkole mieli i dziadki swe ćwiczyli. W podróżach zagranicznych królewicza Władysława Wazy towarzyszami jego są książę Krzysztof Zbaraski i jego brat Jerzy Zbaraski, kasztelan Krakowski. Podróżując królewiczami do Włoch, zdobywali wiedzę i doświadczenie. Z takiej podróży przywiózł książę Krzysztof projekt zamku zakupiony u słynnego weneckiego architekta Vincenza Scamozziego. Przebudowano w tym okresie zamek w Solcu w duchu renesansu, dostosowując go do potrzeb stosowania broni palnej i wzniesiono letnią siedzibę starosty kraju. By się u nas szlachta uczyła, jaką mają rozrywki i dowcipy. Nie trzeba nam do Włoch porozu mieścić. Mielibyśmy tu, w Polsce, w krótkim czasie Paryż, Padwę i Bolonię. W 1622 roku, po wojnie chocińskiej, Krzysztof, książę Zbaraski, koniuszy Kolonny, starosta Solecki, Wiśnicki, Krzemieniecki udał się z poselstwem do Stambułu, gdzie negocjował warunki pokoju z Turcją. Swoim kosztem wystawił dwór liczny na 600 miast zbrojnych. Nadto w mieście Solcu Twojego Stwa Kościół
Książę przekazał klasztorowi Soleckiemu kryształowy kielich, oprawiony w złoto, który otrzymał w darze od sułtana Mustafy I. Służył on soleckim reformatom jako puszka na komunikacji. Obecnie eksponowany jest w Muzeum Niecyklarnym w Sandomierzu. Kto rzeczy pozwoli, tej pomoc usiłuje. Siedmiu rzeczy potrzeba, aby mógł, aby umiał, aby chciał, aby śmiał, aby pospolite dobro kochał, na prywatne się nie zapatrując, aby znał naturę Rzeczypospolitej, aby był stateczny w przedsięwzięciu. Po bezpotomnej śmierci Krzysztofa Swarawskiego w 1627 roku pracami przy budowie klasztoru w Sądzu kierował spełniający ostatnią wolę fundatora brat zmarłego Jerzy Swarawski, kasztelan krakowski. Na budowę świątyni przeznaczono sumę 60 tysięcy florenów. Zniesiono pomieszczenia dla 40 zakonników. W 1630 roku zaraza nawiedziła Solec. Zakonnicy soleccy zmarli. W 1655 roku wojska szwedzkie Karola Gustawa, a w 1657 roku siedmiorodzianie Ramoczego i Kozacy niszczyli miasto. Padające kule łupią belki i wiązania dachów. Latają ogniste pochodnie, a prochem ładowane bomby padają na dach kościoła. Pozwijane kłęby królowi, oplane smogiem i żywicą, rozrzucają powień. Wszelkich środków chwyta się nieprzyjaciel, aby z drogością wojny i pod strachem przydać w serca obrężone. Zniszczenia w wojnach szwedzkich bardzo spustoszyły Solec. Zamek w ruinie, kościoły zniszczone, ludności niewiele, a po pałacu w raju ani ślad. Z 240 domów pozostało 6 chałup na obrzeża. Ustawicznie się mury Rzeczypospolitej wasze rysują, a wy mówicie nic? Nic? Nie rządem stoi Polska. Dokonał życia 5 lutego 1705 roku.
Powstanie w klasztorze manufaktura wyrabiająca sukno na zakon. Zaopatruje ona klasztory w Jędrzejowie, Kazimierzu, Sandomierzu i Przemyślu. Rozpoczyna działalność nowicjat. Prowadzone są tu studia w zakresie szkoły średniej. Dnia 2 marca 1787 roku w drodze do Kraniowa bawił w Zamku Soleckim król Stanisław August Poniatowski z biskupem Adamem Naruszewiczem. Zbudowałem tu papiernię, która będzie
ojciec Czesław Luzik, za przechowywanie podburzających wierszy z okresu powstania listopadowego. Skazano go na przeniesienie w Rosji pod ścisły nadzór. Zakonnicy prowadzili działania na rzecz powstania styczniowego. Wszyscy zaangażowali się w działalność patriotyczną. Thank you.
to zdanie, które ksiądz biskup był uprzejmy powiedzieć. Przeszłość kształtuje teraźniejszość, by nie zniszczyć przyszłości. To zdanie przyświecało mi przypisanie tego właśnie programu, z którego on jest bardzo obszerny, ten program artystyczny. Wybraliśmy te najistotniejsze dla historii Solca i dla Solskiej Oświaty wydarzenia. Dziękuję bardzo za odebranie takiego właśnie tego programu. Bardzo dziękuję.